To jest właśnie ten Denis, o którym nas ostrzegał Mercurio i prosił też, żebyśmy zdobyli pieniądze, które są tutaj. Nie zabijem ich, to nie jest w moim stylu. To nie jest w ogóle w stylu Nosferatu. Czasami zdarza się, że w misji dostajesz więcej dostajesz większą ilość punktów za to, że wykonasz misję po cichu. Za to, że na przykład wykonasz dodatkowe wytyczne. Czyli właśnie na przykład jak wykonasz misję bez zauważenia przez przeciwnika. Jakoś o krakiem chodzi, właśnie. Nie wiem, czy teraz dostałem więcej punktów za to, że wykonałem to po cichu. Ale jak widzicie, łatwo, szybko dostaliśmy materiały wybuchowe. Czy dostaliśmy, zabraliśmy. Nawet nie wiedzą, co się stało. Taką ciekawostkę tylko powiem, że jakbyś się z nimi, jakby człowiek się z nimi układał, czy człowiek, wampir. Na przykład taki wędru, który ma, że tak powiem, złoto usty i wszystko potrafi wyperswadować. To mógłby powiedzieć po prostu, że ja wezmę sobie te Astrolight, wrócę później z pieniędzmi. Z tym, że nie wracamy oczywiście. Ale oni potem będą czekali, jak się zjawimy następnym razem na plaży, oni będą czekali i będą chcieli nas... No wiecie co? Dobra. Pogadajmy teraz z tymi dziwnymi osobnikami. Coś tu jest. Bums? Nieważne. What? Now they're sending the extra uglies to sweep us up. Przepraszam? Listen, it's like I've told you types about 1,000 times now. We know we can't hunt round here, alright? We're minding our own business. No reason to hassle the weaklings. O czym ty w ogóle gadasz? You mean you ain't here to run us off? Nie, czemu tak pomyślałeś? We're getting pretty sick of it. Someone's sighting the main, or in the worst case, is hunting us for sport. Co? Dlaczego? Dunno. We all seem to have come down with the same disease. Oh, who am I kidding? We're a bad horror show, alright? We seem to be the runts, the mistakes. You types call us thin bloods. I say we're all equally screwed. Thin blood akurat w naszym polskim tłumaczeniu będzie oznaczać... Fin właśnie to jest trudne na przetłumaczenie, bo akurat w tym przypadku znaczy rozcieńczony. Rozcieńczona krew, ale z jakiego jesteście klanu? Clan? See, I've heard all that before. And I still don't know what the hell anyone's talking about. I'd like to know just what I've become. We'd all like to know just what the hell kind of devil's contract we've apparently signed. A jak to było w twoim przypadku? I just come to town for the surf tournament. Seems like years ago, but it's, well, been about 6 months now. Every night during the finals, I used to hit the local diner after the beach parties fizzled out in the AM. That's where I met her. Kogo? She had a natural beauty. Not like all the plastic dolls littering the sand. Her name was Lily. I remember introducing myself. The way she seemed grateful for the company. Well, a few nights after our meeting, we were on the beach alone. Mów dalej. She tried to tell me what she was, but I didn't understand. And so she showed me. I was furious with her when I took it all in. I cursed her and left, never really knowing what I was. Well, I realize now how she must have felt. So here I am now, a mystery to myself. Przykre, ale z twojej opowieści wnioskuję, że Lily jest martwa. Clinically, yes. But honestly, I don't know. I suppose I'd have moved on by now if I didn't think she'd show up one of these nights. There's a lot I've got left to say to her. Ale wiesz, że jesteś wampirem, prawda? That's what Lily tried to tell me. But what I don't understand are the rules, and the terms, and the reasons some of them are at our throats claiming we're harbingers of the apocalypse. That's what I want to know. Czy wszystkie te inne wampiry tutaj na plaży to rozcieńczona krew? Aye, most of them just recently arrived in LA. Chased off by the Sabbath or some such thing from their home cities. More in the dark than I am. They're a good bunch, but well, I've been through a lot. It's affected them. Może powinienem poszukać, dowiedzieć się czegoś więcej o tej rozcieńczonej krwi. Hope you had better luck than I did. No one's been particularly friendly to me in the city. Only reason we're in Santa Monica is because we haven't been chased out yet. Popytam w okolicy, zobaczę czego się dowiem. I would appreciate it. Oh, before I forget, name's Lee. Black-haired beauty over there is Rose, huh?
two for future, so she says. That nervous bloke is copper, and the one who can't speak so well's Julius. Kids class with him. They let it rust. Jakiś pomysł, gdzie powinienem zacząć szukać informacji? Seems no one will talk about it. It's all started that night in the diner. Maybe you could start there. Dobra, zobaczę co mogę zrobić. Do zobaczenia. No dobra, zapiszmy. Jak widać, nie ma problem. Porządny. Jak to można... Jak można nie wiedzieć, czym się jest tak naprawdę? To jest trochę dziwna sprawa. Tak samo jak selekcja u ludzi. Taki rasizm tak naprawdę. Dobra, pogadajmy sobie z innym jeszcze. Cześć! Evening. Wszystko w porządku? It's nothing. Czy w jakiś sposób cię przerażam? No. I have a speech problem. Sorry. Nie no, po prostu przez mój wygląd mógłbym tak przypuszczać. No tak czy siak, przepraszam, że ci zawracam głowę. Siemano. Sprawdźmy, ile mamy. Teraz się przyda perswazja. Do you know who the head vampire is? O czym ty gadasz? If the head vampire dies, we all become human again, right? Tak, pewnie, ale tylko wtedy, kiedy go zabijesz świętym kołkiem. Zainteresowany kupnem? Okay, but first I have another question. How about blood transfusions? If I get a full blood transfusion, I can become human again, right? Jasne, ale tylko jeśli to będzie krew jednorożca. Unicorn blood? No nie do końca, może być też krew wampirów, ale krew jednorożca to jest 100% pewniak. I'll buy it. I'm gonna go get some money. Come back in a little while. Jasne, mogę też znaleźć specjalną gumę do rzucia, która rozwiąże problem twoich kłów. Trochę go wkręciliśmy. Została nam ostatnia osoba. You had me. No, you are going to China. Chiny. Ale o czym ty gadasz? Why is he smiling? The father. Is it the father behind him? To nie ma sensu. You chased it for the one at the top of the city. On the sea. Oh, on the ground. You found it in a crypt. It's open. Oh, it's open. Oh god, run! Nic nie rozumiem. Sorry. Sometimes I see nothing. Disregard what I say. No dawaj, powiedz więcej. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Poczekaj moment. Czy wiesz cokolwiek na temat tego mordercy z okolicy? Murder. Yes. The killer is dead. He moves soon and travels to the heart of the Angelis, to the home of the stars. And then returns fulfilled and empty once again. Możesz być bardziej konkretna? I don't know what I'm saying. Forget what I say. Przynajmniej wiemy, że morderca jest martwy. Wampirem prawdopodobnie. Czy możesz powiedzieć mi moją przyszłość? Zapłacę. Fortune is not your destiny. All of us are unfortunate. Every time I sleep, the future plays out before me. I know the ending. It will end over and over until I cease to dream. I know your questions. For $100, I'll tell you what you don't want to hear. I need money to leave this place. Zaraz, skoro znasz moje pytania, to zapewne, zapewniam cię, że nie są one warte więcej niż $20. Oto moje pytania. Then ask again. Co się wydarzy przez następnych kilka nocy? The Crimson Ship. He's not who he says she is, and is going to burn. Dinosaurs. He's furious. The man with the crest. The voice in the darkness. Boss. Chinese brothers. Follow the lights to the end of the tunnel. Where do you want to go? Warto chyba w tym momencie właśnie ładnie przeczytać i zapamiętać. Żeby później monitorować nasze przygody, że tak to nazwę. Statek. Nie jestem z jakimś, do kogo się podaje. Zamierza spłonąć. Dinozaury.
Człowiek z Crest. Z krzyżem? Nie do końca kojarzę. Głos w ciemności. Boss. Chińscy bracia. Komu mogę ufać? The man on the couch. The lone wolf. All others tread carefully. Kto jest moim wrogiem? Men. Everywhere. Some with swords, some with smiles. But I pity them. You are a remarkable foe. Nie lubiłem się chwalić, ale do tej pory. Ktoś ma dla mnie jakąś robotę? Znaczy, kto może mieć dla mnie jakąś robotę? Those with a lot to say usually have something on their mind. There are many unique individuals around the city. It's almost as if they're waiting for you to ask the right thing. E, for example. Tak, już z nim rozmawiałem. Ale może masz jakąś dla mnie radę, jakąś sentencję, która w przyszłości może ocalić moje życie? Don't open it. Ta, wszystko nagle zaczyna nabierać sensu. Dobra, zastanowię się nad tym wszystkim. Do zobaczenia. Psycho. Dobra. Ruszajmy dalej. Na razie jeszcze nie pójdę od razu bezpośrednio do Merkuria, ponieważ on potrzebuje czegoś na ból. A co, gdzie można znaleźć taką rzecz? W szpitalu. Dobra. Ale jeszcze najpierw chciałbym wstąpić do baru, tak. I powiedział, że tam powinniśmy dostać parę wskazówek na temat rozcieńczonej krwi. Jak to ładnie w skrócie brzmi po angielsku? Thin blood. Właśnie trzeba uważać na ludzi. Dobra, jeszcze przy okazji pójdę odebrać jedną misję. Znaczy nie tutaj, jeszcze gdzie indziej. Trzeba uważać, chociaż zaraz. Something I can help you with. Podoba ci się w Santa Monica? I guess. Czekasz na kogoś? Nic nie jesz. I don't see how that's any business of yours. Przepraszam, nie chciałem ci w niczym przeszkadzać. Goodbye then. Spierdalaj. Dobra, porozmawiajmy. Może będzie wyrozumiała. Nie będę kradł torebek staruszkom. Yeah, yeah, what'll it be? Lord! Oh, sweet Jesus! Szukam. A w tym przypadku to już wezmę. Czekajmy, zanim o coś nas posądzą. Chociaż akurat w tym przypadku słusznie by nas posądzili. Chociaż czy to moja wina, że ta sfera tu jest tak odpychający wizualnie. Tak, tak, wkurzający koleś przypowiada koniec świata i ble, ble, ble. Kiedyś go nawet trzasnąłem raz. Tak się po prostu raz wkurzyłem. Ale tu mamy biuro Kilpatricka. On zdaje się nam wysłał jakąś reklamę informacyjną. Siemano! Damn, son, I don't mean no offense, but I just gotta ask. You did that to yourself on purpose, right? Some kind of newfangled thing like they do with piercing and tattooing and whatnot? I don't reckon you were born like that, right? Akurat masz rację, nie urodziłem się takim. I reckon not. Thanks for not taking offense about it. I'm Arthur Kilpatrick. Welcome to Kilpatrick Bail Bonds. How can I help?